Maria wzorem dla wszystkich wierzących. Biblia w Starym Testamencie informuje nas, że obiecany dla Izraela Mesjasz narodzi się z kobiety. Pierwszą wzmiankę o tym znajdujemy w pierwszej księdze Mojżesza, 3 rozdział, 15 werset, gdzie czytamy. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. W księdze Izajasza, 7 rozdział, 14 werset, rzecz ta jest przedstawiona bardziej dobitnie. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Tę pannę poznajemy w Nowym Testamencie. Jest nią Maria, pokorna służebnica pańska. Z pokorą przyjmuje to, co przekazał jej anioł. I rzekła Maria, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 38 werset. Chodziło o to, że w cudowny sposób miała zostać matką Pana Jezusa, Mesjasza, Syna Bożego, a dziecko miało zostać poczęte przez Ducha Świętego. Podczas spotkania z Marią anioł pozdrawia ją słowami: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. Tak informuje nas Ewangelia Łukasza, 1 rozdział 28 do 29 wersetu. Z tego pozdrowienia stworzono modlitwę różańcową i dodano jeszcze tak zwane święta Mario. To pozdrowienie, powitanie nie ma nic wspólnego z modlitwą. Wierzący pozdrawiali i pozdrawiają się w różny sposób. W Starym Testamencie czytamy o wielu pozdrowieniach. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Dokładnie tak jest. Modlitwa to rozmowa z Bogiem Ojcem lub Bogiem Synem, Panem Jezusem. Modlitwa do Marii wzięta z pozdrowienia została zainicjowana przez pustelnika Piotra w 1090 roku. I to jest poważna sprawa. Modlitwa to rozmowa z Bogiem Ojcem lub Bogiem Synem, Panem Jezusem. Nawet modlitwa do Świętego Ducha Bożego, mimo że Duch Święty jest Bogiem, nie jest nigdzie opisana w Biblii. Modlitwa do Marii, wzięta z pozdrowienia, została zainicjowana przez pustelnika Piotra w roku 1090. Maria z powodu wyboru na matkę Pana Jezusa została nazwana błogosławioną między niewiastami i tą, która znalazła łaskę u Boga. Było to dla niej wyjątkowe wyróżnienie, ale nigdzie w Biblii nie czytamy, aby z tego powodu ktoś się gloryfikował lub ubóstwiał. Kiedyś pewna kobieta powiedziała do Pana Jezusa: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: owszem, ale przecież błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują go. Tak mówi nam Ewangelia Łukasza, 11 rozdział 27 do 28 wersetu. Pan Jezus w żaden sposób nie wyróżniał i nie wysławiał Marii, swojej matki. Należy to wyraźnie podkreślić. Modlitwa to rozmowa z Bogiem Ojcem lub Bogiem Synem, Panem Jezusem. Nawet modlitwa do Świętego Ducha Bożego, mimo że Duch Święty jest Bogiem, nie jest nigdzie opisana w Biblii. Jeśli modlitwa do Ducha Świętego, prawdziwego Boga, jest niebiblijna, to co dopiero modlitwa do człowieka.
Modlitwa do Marii wzięta z pozdrowienia została zainicjowana przez pustelnika Piotra w roku 1090. Maria z powodu wyboru na Matkę Pana Jezusa została nazwana błogosławioną między niewiastami i tą, która znalazła łaskę u Boga. Było to dla niej wyjątkowe wyróżnienie, ale nigdzie w Biblii nie czytamy, aby z tego powodu ktoś ją gloryfikował lub ubóstwiał. Kiedyś pewna kobieta powiedziała do Pana Jezusa: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: owszem, ale przecież błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Tak mówi nam Ewangelia Łukasza 11, 27-28. Pan Jezus w żaden sposób nie wyróżniał i nie wysławiał Marii, swojej matki. Kiedy po urodzeniu mędrcy złożyli dary Panu Jezusowi, to nie kłaniali się Marii czy Józefowi, lecz czytamy: i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Jak mówi nam Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, 11 werset. Po narodzeniu Pana Jezusa do pasterzy, którzy strzegli owiec na polach betlejemskich, przyszedł anioł i rzekł do nich: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Tak uczy nas Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 10 do 11 wersetu. Pasterze poszli do Betlejem, aby zobaczyć Jezusa, Marię i Józefa, i opowiedzieli o wszystkim, co ich spotkało. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim, jak uczy nas Ewangelia Łukasza 2,18. Kiedyś Pan Jezus, jako 12-letni chłopiec, był z rodzicami w Jerozolimie z powodu święta Paschy. Po święcie został on dłużej w świątyni i rozmawiał z uczonymi w piśmie. Zaniepokojeni rodzice szukali go, a gdy go znaleźli, powiedział im i rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił, i poszli z nimi. I poszedł z nimi Pan Jezus, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Tak uczy nas Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 49-51. Z tych dwóch wydarzeń możemy wziąć dla siebie pouczenie od Marii, aby Słowo Boże zachowywać w swoim sercu. Marię z Panem Jezusem i uczniami znajdujemy na weselu w Kanie Galilejskiej. Kiedy Maria wspomniała o tym, że zabrakło wina, Pan Jezus powiedział do niej: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Ewangelia Jana, 2 rozdział, 4 werset. Zastanawiamy się, dlaczego Pan Jezus zwrócił się do matki w ten sposób. Odpowiedź znajdujemy w Piśmie Świętym. Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Tak mówi Ewangelia Jana, 4 rozdział, 34 werset. Nie mogę sam z siebie nic uczynić, jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 30 werset. Zstąpiłem bowiem z nieba nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 38 werset. Pan Jezus nie mógł wypełniać niczyjej woli, nawet woli swojej matki, tylko wolę swojego ojca. Później Marię znajdujemy jeszcze pod krzyżem, kiedy jej syn Jezus umiera za grzechy wszystkich ludzi, także Marii. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Ewangelia Łukasza 1:46-47. Wtedy to Pan Jezus powierza Marię obiece Janowi, uczniowi, którego miłował. Określenie
Uczeń, którego miłował Jezus, znajdujemy kilkakrotnie w Ewangelii Jana. Maria była już wtedy wdową. Józef, według przekazów historycznych, zmarł w roku 20 naszej ery. Sytuacja samotnej wdowy była w tamtych czasach bardzo trudna, stąd troska Pana Jezusa o swoją matkę. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Tak poucza nas Biblia Tysiąclecia, wydanie 5, Ewangelia Jana 19, rozdział od 26 do 27 wersetu. Manipulowanie tym wierszem jest próbą podparcia czegoś, co wymyślono wiele set lat później. I możemy to zrozumieć, gdy porównamy te różne wpływy. Jeśli oprzemy się na tekście Biblii, to nie będziemy mieli z tym żadnych problemów. Jan zaopiekował się Marią po śmierci Pana Jezusa. Ostatni raz czytamy o Marii w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział 13 do 14 wersetu. I na tym koniec. Nie było jej nawet przy wniebowstąpieniu Pana Jezusa, ani też przy grobie po zmartwychwstaniu. Dzieje apostolskie opisują czasy po wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego. Nigdzie nie znajdujemy tam wzmianki o Marii, a już w żadnym wypadku o próbie jej wywyższenia lub czczenia. Tyle mówi nam Słowo Boże. I możemy porównać dogmaty o Marii, gdzie mamy porównane to, co mówi nam Słowo Boże, dokładnie co mówi nam Pan Jezus, i to, co mówi nam nauczanie ludzkie. Bez grzechu i odpowiadając anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Ewangelia Łukasza, rozdział 1, werset 35. On, Bóg, tego Jezusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tak uczy nas drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 5 werset. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 22 werset. Z kolei ludzkie nauczanie o Marii jest niestety dosyć druzgoczące. Twierdzi się o niej, że była bez grzechu poczęta. Dogmat z 1854 roku. W Biblii nigdzie nie czytamy, aby Maria była bez grzechu. Przeciwnie, ona sama mówi: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój Bogu Zbawicielu moim, o czym uczy nas Ewangelia Łukasza, 1 rozdział 47 do 46 wersetu. I z tego można wyciągnąć wniosek. Maria potrzebowała Zbawiciela, tak jak każdy człowiek, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Wiemy o Panu Jezusie, że Pan Jezus wstąpił do nieba w nowym zmartwychwstałym ciele. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. Tak uczą nas dzieje apostolskie, 1 rozdział, 9 werset. Do nieba zostali także wzięci Enoch, o czym mówi pierwsza księga Mojżesza, 5 rozdział, 24 werset, oraz Eliasz, druga księga królewska, 2 rozdział, 11 werset. Natomiast dogmat o Marii mówi o wniebowstąpieniu i powstał on w 1950 roku za Piusa XII. W Biblii nigdzie o tym nie czytamy. Natomiast z Biblii wiemy, że wniebowzięcie Marii jest przyszłością.
Z Biblii natomiast wiemy, że w niebowzięcie Marii jest przyszłością. Nastąpi ono zgodnie z obietnicą Pana Jezusa w momencie, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby wziąć do nieba wszystkich wierzących w czasie pochwycenia opisanego w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział 13 do 16 wersetu oraz Ewangelii Jana, 14 rozdział od 1 do 3 wersetu. To może nastąpić jeszcze dzisiaj. Po trzecie, Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, o czym czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział, 5 werset. Natomiast twierdzenia o Marii, gdzie o niej się twierdzi, że ona jest pośredniczką naszą, nie znajdujemy w Biblii. Potwierdzenia formuły pośredniczko nasza nie znajdujemy nigdzie w Biblii. Także mamy kolejny, czwarty punkt. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Ewangelia Jana 15, rozdział 26, werset. To o Duchu Świętym Biblia mówi, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Natomiast nie znajdujemy tego w przypadku Marii, terminu Pocieszycielko nasza. Nie znajdujemy w Biblii. Także możemy powiedzieć, że mamy piąty argument, który jest jak najbardziej tutaj kluczowy. Ten piąty argument dotyka kwestii: podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, o czym mówi nam list do Rzymian, 8 rozdział, 26 werset. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. List do Rzymian 8:34. I to jest według Biblii Duch Święty. Według Biblii to Duch Święty. Święty Duch Boży jest jak najbardziej tym, który jest orędownikiem. Natomiast terminu czy określenia orędowniczko nasza nie znajdujemy w Piśmie Świętym. I to jest bardzo duże bluźnierstwo, jeśli ktoś tak mówi o Marii. Rok 381 do 431. Boże Macierzyństwo Marii zaczęto nazywać Marię Matką Boską. To jest bardzo poważny błąd, że w roku 381, 431, zaczęto przypisywać Marii Boże Macierzyństwo. I wtedy zaczęto nazywać Marię Matką Boską. W roku 649 wprowadzono
dogmat o Marii zawsze dziewicy. Wiele wyjaśnia nam historia zapisana w Dziejach Apostolskich. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, albowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, ale też, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam wtedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: wielka jest Artemida Efeska. I napełniło się miasto wrzawą. I ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszów Pawła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie. Nawet niektórzy życzliwi mu przedstawiciele władzy posłali do niego i prosili, żeby się nie udawał do teatru. Tymczasem jedni to, drudzy owo, wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. I wypchnięto z tłumu Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu. Aleksander zaś, skinąwszy ręką, chciał się bronić przed ludem. Lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około 2 godzin. Wielka jest Artemida Efeska. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł: mężowie efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba, skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić. Przywiedliście bowiem tu tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Jeśli więc Demetriusz i członkowie jego cechu mają skargę przeciwko komu, to odbywają się sądy, są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżają. Jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia nas o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. To powiedziawszy, rozwiązał zgromadzenie. Tak jest to zapisane w Dziejach Apostolskich. Apostolskich. 19 rozdział. 23 do 40 wersetu. Zatem podsumowując, musimy zauważyć, że wyraźnie wynika, że kult Marii rozwinął się na przestrzeni wieków, został zapoczątkowany na soborze w Efezie. Tak, w tym samym Efezie, w którym były zadymy związane z Artemidą Efeską, w roku 381. Potem ciągle dodawano nowe dogmaty, aby kult ten rozwinąć i umocnić. Można zapytać się, dlaczego? Przecież nie znajdujemy na to żadnego uzasadnienia w Biblii, Piśmie Świętym, Słowie Bożym. Czy można tak postępować? Czy jest to Bogu obojętne? Jaka jest tego przyczyna? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to najczęściej chodzi o, niestety, pieniądze. Niezliczone miejsca kultu Marii potwierdzają nam to dobitnie. Podobnie czynili kiedyś Żydzi. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grobu warownego. Druga Księga Królewska, 17 rozdział, 9 werset. Postępujące bałwochwalstwo doprowadziło ich do całkowitego odstępstwa od prawa Mojżesza i od Pana, co w konsekwencji zakończyło się karą Boga, uprowadzeniem ich do niewoli babilońskiej. Z tego powodu nieposłuszeństwa naród ten przez całe stulecia nie odzyskał swojej tożsamości, był prześladowany, gnębiony, doświadczany przez Boga,
Apogeum nieposłuszeństwa i wrogości wobec Boga było odrzucenie i zamordowanie posłanego przez Boga Mesjasza. Niestety podobnie rzecz przedstawia się w chrześcijaństwie. Kiedy apostoł Paweł żegnał się ze starszyzną efeską, powiedział: ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 29 do 32 wersetu. Potem, kiedy w roku 300 naszej ery za cesarza Konstantyna chrześcijaństwo stało się religią państwową, upadek chrześcijaństwa postępował coraz szybciej. Efekty tego upadku widzimy dzisiaj jak na dłoni. Powinno nas to prowadzić do pokuty i uniżenia się przed Panem. Jedyną alternatywą dla każdego człowieka jest zawrócenie ze złej drogi i zwrócenie się do Słowa Bożego. Pan Jezus na końcu swojej misji na ziemi powiedział, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 20 werset. Tego się trzymajmy. Pod spodem, postscriptum. W Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 24 werset, czytamy, że Maria złożyła ofiarę za jej grzech, to znaczy za grzech Marii. Księga Kapłańska, 12 rozdział, 6 do 8 wersetu, wspomina w 12 rozdziale, 6 wersecie, synogarlicę na ofiarę za grzech i wspomina w 12:8, że kobieta w celu uzyskania przebłagania za jej grzech mogła złożyć synogarlicę za jej grzech. Jeżeli nie stać jej na jagnię, to weźmie parę synogarlic albo 2 młode gołębie, drugiego na ofiarę za grzech. Po nim kapłan dokona przebłagania za nią. Grzeszna Maria potrzebowała być oczyszczona z jej grzechu przez ofiarowanie za nią niewinnego zastępcy, wskazującego na przyszłą doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa złożoną na krzyżu także za grzech Marii.